Znajdujemy się w Laboratorium Technologii Wody i Ścieków Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy oznaczenia parametru biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5. Wykonując wiele czynności życiowych, za każdym razem, gdy odkręcamy kran, zużywamy wodę i produkujemy ścieki. A czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z nimi, zanim trafią do odbiornika? Dzisiaj przybliżymy Wam jeden z parametrów, który pozwoli określić, czy oczyszczone ścieki nadają się już do odprowadzenia do rzeki. Jak wiemy, zanim ścieki zostaną odprowadzone, trafiają na miejską oczyszczalnię ścieków. Tutaj poddawane są procesom mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy już w wystarczającym stopniu oczyszczyliśmy nasze ścieki, musimy przyjrzeć się ich zanieczyszczeniu. Aby to zrobić, musimy określić 5 podstawowych wskaźników. Pierwszy z nich to BZT, czyli biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Kolejny to HZT, czyli chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Musimy również oznaczyć wielkość zawiesin, azotu i fosforu. Dziś przyjrzymy się bliżej parametrowi BZT5, czyli zapotrzebowaniu biologicznemu na tlen. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zapotrzebowanie tlenu, które jest niezbędne dla mikroorganizmów, aby utlenić zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. Przed przystąpieniem do badań należy oszacować wielkość spodziewanego BZT5 i na tej podstawie określić objętość próby ścieków umieszczanej w butli pomiarowej. Dla każdej próby ścieków dobieramy 3 objętości. Pierwsza objętość, która odpowiada spodziewanemu zakresowi pomiarowemu. Druga objętość, która jest objętością niższą, ale dotyczy wyższego zakresu pomiarowego. I trzeci to jest niższy zakres pomiarowy, objętość ścieków jest wyższa. W naszych badaniach spodziewamy się BZT5 na poziomie 250 mg tlenu na decymetr sześcienny, a zatem zgodnie z zapisami tabeli dobraliśmy objętości próby równe 164 ml, 250 ml i 197 ml. Dokładnie odmierzoną, wybraną objętość próby należy przenieść do butli pomiarowej o objętości 510 ml. W każdej z butelek należy umieścić inhibitor nitryfikacji w ilości zgodnej z zamieszczoną tabelą. A następnie w butelce umieścić pałeczki mieszadła magnetycznego. Następnie umieścić kołczany gumowe w szyjkach butelek, a w każdym kołczanie umieścić po 2 tabletki NaOH. Na butelki nakręcić szczelnie główki pomiarowe OxyTop. Główki pomiarowe OxyTop obsługuje się za pomocą znajdujących się na nich przycisków. Tak przygotowane próby umieszczamy w szafie termostatycznej i przebywają one w tej szafie w temperaturze 20 stopni przez okres 5 dób. Dzięki wprowadzeniu do butelki mieszadeł magnetycznych próby przez cały okres 5 dni podlegają mieszaniu. Przy rozpoczęciu pomiaru na główce OxyTop zaczyna pulsować niebieska dioda, natomiast po 5 dniach dioda zmienia swój kolor na zielony i wtedy możemy odczytać uzyskany wynik. W każdym momencie możliwe jest sprawdzenie aktualnego stanu pomiaru.